rozpoczynamy nowy sezon mocniejszym troszeczkę uderzeniem, ponieważ wystąpi dzisiaj znany australijski gitarzysta blues rockowy Gwyn Ashton, grający właśnie utwory ze swojej ostatniej płyty Radiogram. Za miesiąc planujemy już kolejną edycję Podlasie Jazz Festiwalu, to znaczy będzie to 18-19 października, na którym wystąpi m.in. światowej sławy wokalistka Urszula Dudziak z zespołem Walkaway, a także legendarny zespół Ossian, m.in. z Jackiem Ostaszewskim, a także znana wokalistka Maria Sadowska, promująca swą ostatnią płytę Jazz na ulicach, oraz wybitny światowej klasy kontrabasista profesor Jacek Niedziela-Meyra. To będzie właśnie na Podlasie Jazz Festiwalu. Poza tym planujemy też, jak co roku, już teraz 28 bialskie zaduszki jazzowe, właściwie na które jeszcze nie mam sprecyzowanego składu, ale to myślę, że już do festiwalu się wyjaśni, na którym to będę te zaduszki reklamował. Następnie planujemy mikołajki bluesowe, to oczywiście w grudniu, natomiast już w nowym roku karnawał jazzowy, no i inne też koncerty. Dzisiejszy wykonawca urodził się w Walii, natomiast po kilku latach jego rodzina przeprowadziła się do Australii i z tego, co mi wiadomo, do dzisiaj ten muzyk właśnie tam mieszka. Mowa oczywiście o Gwynie Ashtonie, muzyku, który już właściwie gra muzykę bluesową, blues rockową od ponad 40 lat. Zagrał wiele koncertów z tuzami bluesa. Na dzisiejszym koncercie będzie występował z polskimi muzykami, zresztą znanymi, którzy już wielokrotnie występowali w naszym mieście. Będzie to na basie Łukasz Gorczyca i na perkusji Tomek Dominik.